serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy trochę taką porę, która nie sprzyja nam. Wiatr wieje, a jesteśmy u kolegi Stanisława Krzyżaka w miejscowości Mokrzyska. Jest to oddział 0314 Brzesko. Tutaj na pierwszym planie mamy kolegę Stanisława, a tuż za nim są gołębniki. Zobaczmy, koledzy, tak one wyglądają. Nie będziemy tam wchodzić, pokazywać. Więcej o tych gołębiach opowiemy. Tam zobaczmy, kolega prosił, żeby zwrócić uwagę, że tam ma wloty, tak? Tam są wloty. Tak, i tam z tamtych się lotuje, tak? Tak, tam była siedziba Srebrnego. Aha, tutaj mamy właśnie taką pogodę, tutaj kolega Stanisław opowie nam więcej już tam w domu o oddziale, bo tutaj jest naprawdę dzisiaj pogoda nie sprzyja, są te wiatry, ale my już się więcej dowiemy o tej hodowli na miejscu od kolegi Stanisława w domu. I tak jak powiedzieliśmy, przeszliśmy do mieszkania tutaj kolegi Stanisława i teraz więcej informacji o oddziale Brzesko. Ilu tu hodowców lotuje, jaką konkurencję ma kolega Stanisław, no i oczywiście o jakie sukcesy zdobywa tutaj w oddziale, powie nam teraz pan Stanisław. Proszę bardzo. No aktualnie dobiega 40 lat mojej przynależności do tego oddziału. To między innymi wiąże się z tym, że obchodzimy zawsze uroczystości jubileuszowe. Wcześniej było to co 10 lat, teraz co 5 lat. Oddział już przekroczył 80 lat, także jest to jeden z najstarszych oddziałów w Polsce o dużych tradycjach. Takie istotne sprawy z życia oddziału są udokumentowane pięknie w kronice oddziałowej. Jeżeli chodzi o mnie, wstąpiłem do tego oddziału w 1974 roku. Najpierw prowadziłem hodowlę wspólnie z bratem Jerzym, to trwało 10 lat. No a później, gdy zamieszkałem tutaj w Mokrzyskach, pomógł mi brat urządzić gołębnik. Budowaliśmy to systemem gospodarczym. No i po prostu ten gołębnik jest do dzisiaj. Tak. Zawsze tutaj, przepraszam, że przerwę, zawsze tu był oddział Brzesko, czy oddział Brzesko, czy jakoś inaczej jeszcze był połączony z czymś? To znaczy, ogólnie rzecz biorąc, zawsze było to oddział Brzesko, chociaż dawniej były te grupy lotowe, gdzie Brzesko było łączone z Bochnią, Ścikowicami. Był jeden taki rok reformy, likwidacji grup lotowych, że Brzesko po prostu było tylko z Bochnią połączone, ale po roku się po prostu to wróciło do naturalnego układu, nie było żadnych problemów. Natomiast no, nasza przynależność, od razu jakoś na początku z bratem mieliśmy szczęście, że trafiliśmy do dobrych hodowców. Taki najważniejszy krok to był kontakt ze świętej pamięci Edwardem Rajtarem, wieloletnim sekretarzem okręgu Kraków, który jako konwojując gołębie na Morze Północne przywiózł 7 wybitnych gołębi, 4 od André van Bruana i 3 Desmet Matisse. Na ówczesne czasy no, te gołębie to były po prostu absolutnie ponadprzeciętne w stosunku do konkurencji. Pan Rajtar, lotując tymi gołębiami przez kolejne 5 lat w Krakowie, no, był absolutnym dominatorem w skali kraju też. Niestety później zawał serca i problem się zaczął. Także już sportowo nie mógł uprawiać tego hobby. Trudny był dostęp do pana Rajtara, no ale tak się złożyło, że jego córka z żoną mojego brata Jerzego właśnie chodziły razem do ogólniaka i to jakoś sprzyjało, żeśmy mogli od niego sprowadzić te gołębie. Zresztą ta krew jest do dzisiaj u mnie. Słynny mój protoplasta szczepu Napoleon, to jest oryginalny gołąb od świętej pamięci Edwarda Rajtara. A w jakich latach on te gołębie ściągnął właśnie? To było, tak się złożyło, że w 1969 roku po raz pierwszy była olimpiada w Polsce. I na tej olimpiadzie był właśnie słynny André van Bruan, zostawił wizytówkę. I to była bardzo ciekawa historia. Jadąc w lipcu tegoż roku na lot właśnie z Morza Północnego, przecież konwojenci nie mieli paszportu wtedy na zachód, ale był na statku z Nowego Sącza kapitan mechanik, który był też hodowcą i tak się złożyło, że mogli tam
pod eskortą policjanta, który również był hodowcą, skontaktować się z tym panem no, André van Bruanem i te gołąbki zostały tutaj przywiezione. Oczywiście na ówczesne czasy przebicie finansowe to było strasznie duże, przy czym pan Rajtar dostał 4 gołąbki w prezencie. Niemniej, przepraszam, te gołębie no, zrobiły tutaj straszną furorę. Przykładowo w 1974 roku w skali całego okręgu Kraków, gdzie okręg Kraków liczył ponad 4000 hodowców, w locie z Aachen ponad 1000 km, jego gołąb właśnie z tych oryginałów wygrał ten lot w pierwszym dniu przylatując w doskonałym czasie. I te sukcesy się po prostu powtarzały. To było dla nas no, no doskonałym takim zaczątkiem do uczenia się, bo te gołębie były, można powiedzieć, mądrzejsze od nas w tym czasie. Mnie udało się natomiast nawiązać jeszcze kontakt z panem Brunonem Piecem, który był, no, można powiedzieć, człowiekiem niezwykłym. Mając 83 lata, stawał na rękach na krześle i robił rowerek. On miał no, te wybitne gołębie ze szczepu Huskins van Rill. Od niego dostałem, kupiłem kilka gołębi, ale dostałem w prezencie jednego gołąbka, którego nazwałem brylantką. I z Napoleonem, i z moim Napoleonem od świętej pamięci Edwarda Rejtara ta para po prostu no, stanowiła u mnie, byli protoplastami mojego szczepu i to się ciągnie do dzisiaj, oczywiście w międzyczasie. Sprowadzałem różne inne gołębie, niemniej ta linia dominuje i cały czas staram się prowadzić tak hodowlę, że wprowadzając gołębie z zewnątrz, nie łączę je ze sobą, a wprowadzam do moich gołębi. No i to z dużym powodzeniem się mi udaje. O czym koledzy, można powiedzieć, w całej Polsce nie tylko wiedzą. Osiągnąłem 79 tytułów mistrzowskich w oddziale Brzesko, 14 tytułów mistrzowskich w okręgu Tarnów, 25 tytułów wicemistrzowskich, ponad 40 gołębi było w elicie najlepszych lotników w okręgu Tarnów, wcześniej w okręgu Kraków dwukrotnie tytuł wicemistrza. No i na przestrzeni tych lat wyhodowałem bardzo dużo wybitnych gołębi. W konkursie redakcji 1994 rok na komplecie konkursów 14, mój tak zwany Radwan I. Skąd ta nazwa? SN67, który no, okazał się najwybitniejszym gołębiem w ogóle wszechczasów u mnie w hodowli, który dożył do 22 lat, był łączony z oryginalną radwańską. Udało się mi w latach 88-90 wprowadzić 3 samiczki z hodowli, ze szczepu świętej pamięci radwańskiego Pawła, przy czym to były gołębie na tego słynnego, podwójnego, można powiedzieć, olimpijczyka Delbara. I te gołębie wniosły, łącząc je z potomstwem Napoleona i brylantki, wniosły do hodowli niesamowite zdrowie. W lotach pod wiatr, które zdarzyły się w 93-94, upał pod wiatr Hanowery, ponad 800 km, no te gołębie po prostu deklasowały konkurencję absolutnie. To było coś no, wyjątkowego. I oczywiście z lotów krótszych też zdobywały konkursy czego. Przykładem był ten Radwan I. Także to był zresztą, gdy weszło współzawodnictwo koeficjentowe, które nas troszkę zaskoczyło, po raz pierwszy w 1994 roku, jak to pięknie opisywał pan Eugeniusz Szul, byłem tylko wśród 4 hodowców, którzy wszystkie 3 kategorie zrobili no i uplasowali się na liście ogólnopolskiej. W Polsce było 4 tylko takie wyniki. I tutaj muszę dodać, ja w tym czasie miałem do lotów około 30 gołębi. W sumie liczba hodowanych gołębi nie przekraczała 50. Nie miałem warunków na to, żeby więcej gołębi chować i niejednokrotnie na poziomie okręgu konkurowałem z hodowcami, którzy mieli
w tym czasie 70, 80, nawet ponad 100 gołębi, a leciało się systemem z całości pierwsze 7. Także to była też wyjątkowa wartość tych gołębi. Tutaj kolega wspomniał o sukcesach, które miał w tamtych latach, ale w latach ostatnich również nie można powiedzieć, żeby kolega zasypiał gruszki w popiele. Te sukcesy są cały czas. To znaczy, powiem tak. Ten absolutnie ekstremalny sukcesem rok 94 został przerwany w następnym roku, w 95. Nieodpowiedzialna decyzja konwojenta, to był lot na początku maja z Ostrowa, 270 km, gdzie panowała po prostu mrzawka i totalna mgła, potwierdzający odlot absolutnie się nie zgadzał na wypuszczenie gołębi. Nasz konwojent wypuścił, jak to się mówi, no wypuszczono gołębie i odjechano. Ja wtedy włożyłem praktycznie wszystkie moje gołębie do lotu, było ich 28, w pierwszym dniu wróciło tylko 14. I niestety z tego lotu zgubiłem 3 wybitne asy, które w poprzednim roku no, święciły triumfy, można powiedzieć, w skali kraju. Podjąłem decyzję o wycofaniu się wtedy z lotów, no bo przy mojej małej hodowli, gdybym ryzykował, mogłem po prostu... Wszystko stracić. Tak, wszystko stracić i nie byłoby szans na odbudowanie się, tym bardziej, że wtedy nie miałem żadnych gołębników rozpłodowych, stacjonarnych, wszystkie gołębie były na wolności. Efektem tego był słabszy rok 96, ale w szóstym zrobiłem sobie nadbudówkę nad gołębnikiem lotowym. Już w siódmym tam były gołębie młode, a w ósmym roczne. I proszę Państwa, no to co osiągnąłem w 98 roku, jest to opisane w książce doktora Patasa, nawet ją chyba tutaj mam, pokażę. To jest o metodach lotowania, kiedy tam pan doktor Patas... Znana pozycja, tak. Tak. Z kilkoma wybitnymi w Polsce hodowcami robił wywiad. Tam są wyniki statystyczne, jakie uzyskałem w ramach zespołu lotowego oddział Brzesko, oddział Bochnia i oddział Wojnicz i na poziomie okręgu Tarnów. Powiem tylko tyle, że zdobyłem tytuł mistrza okręgu Tarnów we współzawodnictwie tradycyjnym w kategorii D, czyli A plus B plus C. No i we wszystkich kategoriach A, B, C byłem na podium w skali okręgu. W oddziale oczywiście były to wszystko tytuły mistrzowskie. Także no to był rok absolutnie wyjątkowy w sukcesie, ale też nie trwał długo. 99 rok, wywozimy gołębie do Szczecina. Jest Jan Paweł II papież w Polsce. Gołębie miały być wypuszczone w niedzielę, padało, decyzja o zatrzymaniu ich na poniedziałek. Niestety może nie była to dobra decyzja, bo w tym czasie nie przestrzegano norm ilości gołębi w klatkach. Samiczki miały troszkę luźniej, samczyki były dość mocno zatłoczone. Wypuszczono gołębie w poniedziałek i w pierwszym dniu wróciło tylko 6 gołębi do oddziału. Ja miałem jednego gołąbka i proszę sobie wyobrazić, to był transport Bochnia Brzesko. Ponad 2400 gołębi uczestniczyło w sumie z tych dwóch oddziałów. Konkurs po 7 dniach, bo tyle mógł trwać, po prostu nie został wyczerpany. Wróciło około 15% gołębi, czyli ponad 2000 gołębi nie wróciło. Ja na ten lot ze swoich 42 gołębi z kadry lotowej włożyłem 40. W pierwszym tygodniu wróciło 10, do końca sezonu wróciło 20. Później gołębie wracały po roku, po pół roku, między innymi mój fantastyczny lotnik Aramis, który rok wcześniej no po prostu był najlepszym tutaj lotnikiem, syn EZ-67 i Radwanki, wrócił za półtora roku ze ściętą obrączką, także mógł tylko, jest zresztą on dziadkiem mojego słynnego srebrnego. I to była tak, klęska, jeżeli chodzi o kadrę lotową, ale lot po prostu miał miejsce na początku czerwca. Wtedy miałem w gnieździe drugi lęk i zmieniłem decyzję, zostawiłem ten drugi lęk dla siebie, a zatem miałem dwa pełne, można powiedzieć, lęki. I proszę sobie wyobrazić,
99 rok to była u mnie plejada asów lotowych ze Srebrnym na czele, który no w skali kraju sławił się dwukrotnie najlepszym wynikiem jako weteran. Dwukrotnie był drugi w skali kraju, ale ten Gołąb zdobywał w kategoriach pierwsze miejsca nie tylko na poziomie oddziału, ale również na poziomie okręgu. Ten Gołąb wszystko po prostu potrafił. Drugi lotnik z tego okresu, sprinter, który dzisiaj jeszcze jest ostatnim, można powiedzieć, nestorem, Gołąb, który się okazał wybitny w rozpłodzie, wnuk SN67. W tym był dwukrotnie najlepszym lotnikiem okręgu w kategorii B z wynikami fenomenalnymi, ale ja o tym Gołębiu będę chciał troszkę później powiedzieć, mówiąc o współczesnej mojej hodowli, jaki on ma wpływ na te wyniki. Tam było jeszcze, mówię, wiele innych gołębi. To dało mi taki potężny impuls, że lata 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 no absolutnie zdominowałem na poziomie oddziału, ale mogę powiedzieć tylko również na poziomie okręgu. Jeżeli ja na poziomie okręgu w 2002 roku byłem mistrzem we współzawodnictwie tradycyjnym, mistrzem w kategorii D, mistrzem GMP, powtórzyłem to za rok, to po prostu no, to było coś wyjątkowego. To samo rok 2004, cały ciąg na listach ogólnopolskich w GMP czy w kategoriach i tak dalej. Ja tylko przerwę może, bo jak kolega wspomina o tych sukcesach, ja tutaj może kolegom pokażę. Tutaj w pokoju jest na szafie zgromadzona cała kolekcja zdobytych przez kolegę Stanisława pucharów, tu zobaczmy, a jeden jest taki tutaj szczególny, widzę, już sobie wcześniej odczytałem, na podstawie tego, co kolega mówił, widzimy, tutaj jest taki Stanisław Krzyżak, pierwszy supermistrz okręgu Tarnów, to jest taki puchar za 5 lat. Za 5 lat to było, otrzymał go kolega w 2002 roku, prawda? Tak. Czyli tak. Akurat o tym chronologicznie, o tym okresie, o którym teraz kolega Stanisław właśnie mówił. Ja tutaj dodam, panie Krzysztofie, że tak cenne puchary za 5 lat z rzędu udało się mi zdobyć w okręgu jeszcze 90 do 94 i również tu za mną jest puchar, który jest 2004. Też za 5 lat jest 2005. Też jest za supermistrzostwo w okręgu, a zatem to po prostu świadczy o tym, jest to suma punktów uzyskanych przez 5 lat oczywiście nieprzerwanego bycia na liście współzawodnictwa tradycyjnego w okręgu. Bo tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy na początku o oddziale Czesko, należy do okręgu Tarnów, tak. Aczkolwiek kolega wspominał, że wcześniej chyba w Krakowie... Przed reorganizacją naturalnie należało do okręgu Kraków. Później jak powstały nowe województwa, tworzyły się nowe oddziały, znaczy nowe okręgi na terenie województw i w 1988 roku po prostu był debiut już w ramach okręgu Tarnów i również się mogę pochwalić, że od razu w roku debiutu zdobyłem tytuł pierwszego wicemistrza we współzawodnictwie tradycyjnym. No. Tak. I teraz tutaj oddział Brzesko w dalszym ciągu jest cały czas przynależy organizacyjnie do okręgu Tarnów, a ilu hodowców jest tutaj teraz, bo o tym nie wspomnieliśmy. To znaczy teraz mamy dokładnie, bośmy ostatnio wybierali prezesa 25 sierpnia w trybie takim, można powiedzieć, awaryjnym, to uprawnionych do głosowania było 64, przy czym powiem, że w ostatnim roku, półtora roku odeszło, czy zrezygnowało z hodowli około 20 hodowców. Tak. No i teraz ta liczba jest, no, można powiedzieć, niepokojąco mała. Co z tego wynika? Bo z reguły zawsze każdy hodowca, czy w takim, czy w innym reportażu, wywiadzie, mówi, no, na nasz oddział jest silny. Ja tutaj mogę powiedzieć autentycznie, że nasz oddział jest bardzo silny od lat. Nie ma u nas dostarczycieli punktu walkowerem, czyli tacy, których nie interesuje
rejestrowanie gołębi z lotu. Praktycznie można powiedzieć 100% systemów elektronicznych. Pierwsze systemy elektroniczne w naszym oddziale już weszły w 1998 roku. Byłem jednym z czterech kolegów, a od 2000 to ta liczba wzrastała i tak dalej. Także tak obiektywnie rzecz biorąc, bo no mam w tym względzie duże doświadczenie, dużo analiz cały czas prowadziłem, to mogę powiedzieć, że około 20 hodowców spośród tych 40 twardo lotujących to są wręcz zawodowcy dziś. Jakieś nazwiska może podamy? No oczywiście, z wielką przyjemnością. No w tym roku mistrzem oddziału są bracia Mariusz i Piotr Kubierz. No, mieli fantastyczny sezon. Wicemistrzem jest Marian Mucha. To jest taki hodowca, który zawsze ze mną konkurował przez całe lata. I po prostu no, człowiek niezwykle sympatyczny. Człowiek o nienagannej kulturze, skromny, rzeczowy i no, świetnie się zna na gołębiach. Poświęca zresztą tym gołębiom, można powiedzieć, większą część swojego prywatnego życia. Tak to jest. No, jest jeszcze kilku innych hodowców, którzy też mają dobre wyniki. No, w tej chwili można powiedzieć, że dużo weszło kolegów takich, można to nazwać, nowego pokolenia, których staż w związku jest po prostu około plus minus 10 lat. Ci ludzie już patrzą troszkę z innego punktu widzenia. Pobudowali sobie gołębniki no, w takim stanie, że te gołębniki spełniają wymogi, no, jakie w tej chwili je stawia gołębiom. Także, że sprowadzali gołębie. Nie ma u nas takiego pojęcia, że ktoś komuś tam łapie gołębia i próbuje czegoś się z tego tytułu dochować. Efektem tego, że naprawdę lotujemy dobrze, co można sprawdzić na listach konkursowych, bo od pewnego czasu, jeżeli nie wszystkie loty, to te od 500 km wzwyż lecimy, jest wspólny start całego okręgu. I efektem, mówię, tego jest to, że niestety nikt z naszym oddziałem się łączyć nie chce. Jeżeli jest rok połączenia w jakiś rejon lotowy czy coś, na drugi rok jest po prostu od razu bunt przeciwko i tak dalej. I to stanowi bardzo poważny problem dla nas, bo pula gołębi, jaką wysyłamy na loty, jest absolutnie niewystarczająca, żeby zrobić wyniki na wyższych szczeblach organizacyjnych wybitne. Bo po pierwsze nawzajem się hodowcy no, dobrymi gołębiami przegradzają na tych listach konkursowych, nikt nie jest w stanie całkowicie zdominować czołówki, a po drugie no, jeżeli tak jak w tym roku, był sezon bardzo trudny, ale też o tym opowiem trochę później, to były od można powiedzieć drugiego czy trzeciego lotu już pula spadła poniżej 2000, no i cóż można w koeficjentach zrobić w takim układzie. Także tak to wygląda. Natomiast ta konkurencja oddziałowa, tu bym jeszcze dodał, jesteśmy ogólnie oddziałem dość dobrze skupionym. Nie ma takich dużych odległości. Nie ma dużych odległości. Wzdłuż trasy przelotu z zachodu na wschód to jest około 10 km. Z północy na południe około 20. Przy czym, no tu jest pewien problem taki, i to niektórzy się buntują, że się temat porusza i tak dalej. Dzisiaj gołębie wracają w lotach szybkich w dużych grupach. I zawsze mają tendencję lecieć pewnym szlakiem, który no niestety tutaj tak dla mnie z gołębnikiem i dla moich kolegów z mojej sekcji wysuniętym na północ, no nie jest to korzystne, bo nasze gołębie troszkę zawracają, a są loty, szczególnie przy wiatrach północno-wschodnich, gdzie te gołębie zupełnie przerzuca. Tam już na teren pagórkowaty, górski i one wracają od tyłu. To jest po prostu, no koledzy wiadomo, że tu mowa jest o równorzędnych hodowlach. Jeżeli są dwie hodowle bardzo dobre na tym samym poziomie, to hodowla, która jest umiejscowiona na południu, ma zawsze te kilka lotów w sezonie takiej absolutnie bonifikaty. Gdzie położenie. Ja podam taki przykład z ubiegłego roku, dość znamienny.
Mamy trzeci lot. 320 kilometrów. Wiatr północno-wschodni. Przylatuje mi gąb dokładnie od południa, czyli nie z kierunku, jakiego powinien przyjść z północnego zachodu. Siada. W ciągu 5 minut mam 16 gołębi. Idę na zegary po locie. Mój gołąb jest pierwszym gołębiem w sekcji. No to jestem szczęśliwy. Tam weszło mi około 30 gołębi bodaj do konkursu. Co się okazuje? Na liście oddziałowej mój gołąb jest jako jeden, jedyny w sekcji, w oddziale w pierwszej setce. I w ciągu jednej minuty odcięło mi 8 gołębi, także uratowałem co prawda serię, bo miałem 8 gołębi w konkursie, ale dla mnie konkurs trwał tylko 4 minuty z pierwszym gołębiem w sekcji. No takie są niestety przypadki, tak.